Limitowana edycja, tylko dzisiaj zamawiając płytę Kamerzysty, opaska o wartości 15 zł gratis. Zamówisz teraz na kamerzysta.store. Link w opisie. Te modelki zrobią wszystko, by na chwilę stanąć blisko. Co jest? Muszę coś powiedzieć. No, słucham. Powiedzie tutaj moja chora matka. I jak chora matka? No, psychicznie chora. I nie możemy jej tu wpuścić. Masz chorą psychicznie matkę? No tak, i nie możemy jej tutaj pozwolić wejść. I teraz, dlaczego dopiero się dowiaduję o tym? No nieważne, nie nagrywaj tego w ogóle. Nie nagrywaj tego. Ale nie, wytłumacz mi. Ja będę nagrywać, co będę uważać za słuszne. Ale dlaczego ona tu jedzie? No nie mam pojęcia. Powiedziała, że jest zdenerwowana, że uciekłem z domu i tutaj przyjechałem, tak? Nie wiem, coś sobie uzdurała w tej chorej głowie chyba. Nie mam pojęcia. Musimy jakoś się zabezpieczyć i ona nie może tutaj przyjechać. Nie wiem, wezwijmy ochronę, żeby już była przy bramie. Że co, na twoją matkę chcesz wzywać ochronę? Ona jest do wszystkiego zdolna. Jak do wszystkiego zdolna? No do wszystkiego, no naprawdę. Ona tutaj niedługo będzie, więc powinniśmy... Ale ja nie mam wyboru, ja muszę to... W sensie, ja muszę dzisiaj nagrać odcinek, jak zawsze, no, jak codziennie. Ale nie z tego, no z tego nie powinniśmy nagrywać odcinka. No a z czego innego mam nagrać odcinek w takim razie? Może coś zaproponujesz? No to jedzie twoja chora psychicznie matka tutaj, no to nagramy twoją chorą psychicznie matkę, no ja nie mam innego wyboru. No dobra, no ale nie wiem jak to się skończy, nie wiem czy będziesz mógł to dorzucić do internetu nawet. Ale to co, to ona jest aż tak chora? Nie wiem jak ona się zachowa. Dobra, czekaj, z widzami się przywitam w takim razie i... To idź pójść wszystkich, poinformuj, że ona tu jedzie. Poinformuję. Trzeba coś zrobić, żeby ona tu nie weszła w ogóle na ten teren. Witam państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i tak jak słyszeliście, jedzie do nas chora psychicznie matka Adama. Tak przynajmniej powiedział, tak przynajmniej ją przedstawił. Miejmy nadzieję, że to nie jest prawda i że po prostu chłopak troszeczkę koloryzuje. W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dołącz do naszego kanału, żeby być na bieżąco, żeby nie ominął cię żaden film. Dzisiejszy dzień wydaje się troszeczkę nienormalny, bo miałem zaplanowane co innego, ale skoro tu jego matka i ma zamiast wszczynać burdę, no to najprawdopodobniej tego filmu nie nagramy, tylko nagramy po prostu film z relacji jego mamy. Także no nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić państwa do oglądania. Żadnych pozwoleń macie nie otwierać bramy. Ale dlaczego? Przecież to jest twoja To będzie piekło. Ale... To będzie piekło. Nie, wiecie, nie to... chcesz. Tak, to będzie... To będzie piekło właśnie. Ja nie tyle tutaj kilometrów jechała i... Ona nie jest gorsza od niepunkowa. No dobra, no ale ja muszę mieć film, więc ja muszę jej otworzyć bramę. Nie otwieraj jej, będziesz miał przerąbane. Ale to jest mój dom i ja sobie będę otwierać komu mi się urzędnie podoba. Uwierz, że będziesz tak żałował. Coś wydaje mi się, że kręcisz. Myślisz, dredziarz? Nie chcesz takiego filmu. Dredziarz bramy nawet nie otwieraj, pod żadnym pozorem. Nie chcesz tego filmu. Pod żadnym pozorem, rozumiesz? Dobra, Piotr, nie odzywaj się. Słyszysz? Oni mówią, że tu jedzie jego chora psychicznie matka i że zrobi burdę. A czemu od razu chora psychicznie? Może nie jest wcale chora psychicznie. No też mi się tak wydaje, że on coś wymyśla. Coś kręcisz. Co ona tu będzie robić, nie będziesz mógł nawet wstać. Poznamy ją. Ktoś dzwoni. Zaprosimy. To jest twoja mama? No co? Matko, boska najświętsza. To jest twoja mama? Nie otwieraj. To jest twoja mama czy nie? Nie otwieraj. Chcesz spać do Violi podobna, no. Rodzina, widać. Twoja mama czy nie? Nie otwieraj. I tak większość chce, nie otwieraj, po prostu nie otwieraj tej bramy. Dobra, Dreas, idziesz ze mną? No, oczywiście, że tak. Ale ja nie rozumiem, Adam, o co ci chodzi. Dobra. Ale co ty robisz? Ale co ty robisz? Ej, widziałeś, wywalił mnie, widziałeś to? Widziałeś, co on zrobił? Do domu, łapy, do domu. Łapy. Ale co ty robisz? Idziemy otworzyć twojej matce. Ty wyobrażasz, mnie dotykasz. Oczywiście tam iść, ja się przejdę. Nie, ja idę z dredziarzem, bo coś kręcisz. On też idzie z nami, tak? To jest jednak jego mama, on też powinien iść z nami. Ja się przejdę z nią, porozmawiam na spokojnie, uspokoję ją, może zanim ona tutaj wejdzie, tak? Jeżeli już chcecie ją poznać. Z nim, to od razu wejdzie interakcja, czyli dowiemy się, o co chodzi. Ja jadę autem w takim razie. Ja nigdzie nie jadę jednak. Jak naprawdę chorzy jesteście, że wy chcecie do niej jechać. No nie pogadasz z nią? Twoja mama przyjechała, dobra, porozmawiaj więc z nią. Wystarczy, że wy z nią porozmawiacie, ja się cofam. On coś ukrywa. Dobra. Też mi się tak wydaje, dlatego chciałem to od razu sprawdzić. Ja uprzedzam was, żebyście tam nie jechali. Mi się wydaje, że coś ukrywasz. Jak można w ogóle tak robić, no nie rozumiem. To jest jego matka jednak. No jej nie wpuszcza. Dobra, jedziemy tam po prostu i trzeba to sprawdzić, bo moim zdaniem coś tu śmierdzi. Definitywnie śmierdzi i nie mówię tylko o aucie. Chociaż tylko pamiętaj, kwestia jedna jest taka, że ona może być rzeczywiście chora psychicznie. Dlatego musimy na nią spokojnie do niej podejść. A co, my jakimiś debilami jesteśmy? Że nie będziemy umieli do niej podejść? Trzeba ją sprawdzić, tak? No oczywiście. Bo może być chora psychicznie, rzeczywiście. Ale kto to zrobi lepiej niż nie my? Ty słyszysz? Pamiętaj, idziemy do niej, ale masz być w 100%. Zadawać jej pytania takie, rozumiesz, żeby sprawdzić ją. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest mamą Adama, tak? Tak. Aha, dobrze. W ogóle co pani tutaj robi, może tak? No, przyjechałam do syna. Przyjechała pani do syna, ale Adam nie chce mieć z panią kontaktu. Wie pani może dlaczego nie chce mieć z panią kontaktu? O Jezu,
On wchodzi w taki wiek do dorastania i jest jeszcze młody. Nie chce ze mną gadać. Dojrzewa, tak? Ma swoje hormony budują. Ale wie pani może, co spowodowało to, że on się tak zachowuje w stosunku do pani, a nie inaczej i nie chce z panią w ogóle rozmawiać? Ale pokłóciliście się na jakiś temat? Coś się wydarzyło takiego, co spowodowało taki bunt? Bo on ogólnie powiedział, żeby pani nie wpuszczać tutaj. On jest bardzo zły na panią i widać, że on się pani wstydzi. Wie pani może coś na ten temat? Nie wiem. Nie wiem, dlaczego się wstydzi. Własnej matki się wstydzi? Nie wiem dlaczego. A co spowodowało to, że on nagle wyjechał z domu i nie wrócił? Co się stało? Jakaś kłótnia? Spakował się i wyszedł? Co się stało? Tak, spakował się i wyszedł. Z dnia na dzień, bez słowa. Bez słowa. A jak pani nas znalazła w ogóle? A ja dowiedziałam się od kuzynów. Czyli kuzyni sprzedali go, że on tutaj jest i tutaj mieszka, tak? Dobra, bo on ogólnie nam powiedział, teraz niech pani słucha, bo wydaje się pani normalna. Wydaje się chyba normalna, nie? Chyba tak. Powiedział nam, że jest pani chora psychicznie. Czy to prawda? Nieprawda. No nie Absolutnie. Wiem. Absolutnie. To jest nieprawda. Co proszę mnie puścić. No nie wiem, ja szkoda nie... mi trochę. No, no też jest szkoda. Przyjechałam do syna. Szkoda mi tej pani, no. No dobra, dobrze. To niech pani pojedzie z nami tutaj do domu i wszystko wyjaśnimy, no bo pani tak nie może stać. No, dziękuję bardzo. To idzie pani do auta, my zaraz przyjdziemy. Ej, stary, to co? Szkoda mi trochę tej kobiety, ale tam coś kręci. A jak ona tu w ogóle dotarła, stary? Zobacz, bez samochodu, bez niczego, co ona tu, nie wiem, lewitowała? Nie wiem, moim zdaniem to trzeba wyjaśnić, nie? No tak, no nie będzie kobieta stała na środku drogi bez żadnego słowa, no. Chłopaki, jest mi bardzo przykro. Ja wychowałam syna sama. Pracowałam na dwa etaty, żeby go utrzymać, żeby skończył szkołę, żeby miał wszystko, a on mówi, że ja jestem psychicznie chora. Ale to nie miał ojca, tak? No nie miał, był, ja go sama chowałam. Sama go chowałam. Przykro mi jest bardzo, że syn w ostatnim czasie jakieś... No bo nie, próbujemy zrozumieć też jego zachowanie, nie? Bo to nie jest tak, bo my go znamy i on jest naprawdę normalnym chłopakiem i on sam z siebie by tak nie mówił i wiemy, że coś musi być na rzeczy, skoro się tak zachowuje. Znamy go trochę. Nie, nie pokłóciliśmy się, nic. Po prostu to było z dnia na dzień. On się spakował i wyjechał. Ja go szukałam. Szukałam go, ale go nie mogłam znaleźć. Dopiero od północy. Kontaktowała się pani od tamtego momentu z nim przez telefon telefonicznie, czy się nie odzywał? No, nie odzywał się wcale. Na pewno nie było żadnego telefonu z jego strony? Przypominam sobie taką sytuację. Odebrał ode mnie raz. Dzwoniłam do niego kilka razy, odebrał raz. No i powiedział, żebym sobie radziła teraz sama, bo on ma fame, on ma wszystko już. Żebym sobie dawała sama radę, że no niestety, skończyło się. Czyli, że się skończyło i pani ma sobie sama poradzić bez żadnych jego pomocy, bez niczego, bez kontaktu? Nie, bez tej pomocy za tyle, co ja go wychowałam, to... Nie chce nic pomóc, nic. Powiedział, że bym sobie radziła sama. Aha, czyli on nie chce pomóc. On ma wszystko teraz, dlatego mnie teraz nie chce. Jak była mu potrzebna, to wiedział, gdzie jestem. A teraz, jak mu już nie jestem potrzebna, to mam ich gdzieś. Dobra, jedziemy tam. Trzeba to wyjaśnić. Dziękuję bardzo. O, jaki piękny dom. Proszę bardzo, jak mu się pomóc. Synu, dzień dobry. Gdzie uciekasz? Synu, Adam. Dzień dobry, dzień dobry. Mama Adama. Cześć, przyjechałam do syna. Cześć, Basia. Cześć, Basia. Adam! No proszę bardzo, jak mu się powodzi. Proszę bardzo, jak mu się powodzi. To znaczy, a ja muszę ciężko chorować na wszystko. Proszę bardzo. Adam! To wejdziemy może do środka. To właściwie jest mój dom, a nie Adama. Dobrze, on tu tylko mieszka. Dobrze. Matko jedyna, koło to taki piękny dom. Mówiłem, mój. Piękny, można tam do środka prosić? No pewnie, nie ma problemu, proszę się rozgościć. Dzień dobry, a koło to dziewczynka? Kogo to narzeczona jest? Narzeczona może nie, dziewczyna moja. Aha, dziewczyna, no witam serdecznie, Basia. Okay, miło mi bardzo. Może pójdziemy tam chwilę porozmawiać? Oczywiście. What the fuck? Tak, dziewczyna. Ja przyjechałam do syna, do Adama. Do Adama, tak przyjechałam, bo po prostu nie mam z nim kontaktu, bardzo długo wyszedł z domu, spakował się, a ja zostałam się sama. Jak było potrzeba, to mama była dobra, a teraz mama... A też się świetnie tutaj radzi. No właśnie, widzę, w takiej rezydencji. Ja bym też tak chciała, a nie zasuwać na dwóch robotach. Ma wszystko gdzieś, jak mama była potrzebna. Gdzie jest w ogóle Adam? Nie ma go. Schował się, jak przed domem byłam, zawołałam go, uciekł od razu. Zapraszam, żeby sobie tutaj pani... A czemu on się zaczął rządzić u mnie na chacie? O, jak chcę, czy... Kogo to przyjaciel jest? No mój. Nie, ale to jest mój przyjaciel. Super, Maciej. Ja kupiłem tą świnię. Bardzo fajna. Twoja świnka, kamerzysta? No, to widzę, że... Chciałam zapytać, a co ty nie masz biżuterii? Taka piękna dziewczyna jest, jeśli nie masz biżuterii? No, akurat nie założyłam dzisiaj. Pokaż, co masz. A co masz, może
bo ja musiała przynieść. No pokaż się, co masz. Może wiesz, lepiej najpierw może do Adama? Może pani najpierw do syna pójdzie? Ale po co? No może ja zawołam Adama, może? No, mógłbyś go zawołać, a Karinka w tym czasie pokaże mi jego biżuterię. Kamerzysta coś za co ja... Chodź na chwilę, Karina. Nie wydaje ci się podejrzana ta kobieta trochę? Martwi się o Adama. Ale nie o tym mówię. Mówię o to, że spytała cię o biżuterię. Czy to jest normalne? No może lubi błyskotki. Sam widziałeś, ile ma na swojej biżuterii. Ale pytać się ciebie wprost o biżuterię? Mi to śmierdzi. To mocno śmierdzi. A tam się zadzasz. Wydaje nie pokazuj się... tej biżuterii. Nie pokazywać? No nie, nie. Moim zdaniem nie. No dobra, no to nie. Nie wiem, zajmij ją czymś, żeby zapomniała. Ale dużo tej biżuterii i tak nie masz, nie? No nie, no bo wiesz, ja to nie lubię. Ile tam? Za 2-3 tysiące? 4? Maksymalnie, ale nie wiem, dziwne pytanie zadała, moim zdaniem. Bardzo, bardzo dziwne. Przepraszam bardzo, a dlaczego tutaj przyszłeś? Rozmawiamy. No bo właśnie chciałem zaproponować pani, że może pójdziemy do syna. Tak, możemy iść. Bardzo chętnie bym się spotkała z własnym synem, bo to by go nie widziała. No to zapraszam. On jest po drugiej stronie domu, także może się tam po prostu przejdziemy. Czy mógłbyś tego nie nagrywać? W sensie... No ja mam taki zawód, wie pani. Ja muszę to nagrywać. Bardzo wdzięczna, jeśli tego nie nagrywał. Ale ja nie będę... Ale ja nie będę mieć filmu na dzisiaj, jeżeli nie będę tego nagrywać. Nie nagrywaj tego, cię proszę. No dobra, zrobię wyjątek, ale potem i tak będę musiał nagrywać. Mogę mnie zaprowadzić? Pewnie. On mieszka na wprost. Tu mi się wydaje, że powinien być, tak. Adam? No gdzie ten Adam? I nie ma go tutaj. No... Gdzie on jest? Właśnie nie wiem, chyba był tutaj. Jest on tam? Adam? No... Adam? Tu jesteś? Dzień dobry! Cześć, mamo, cześć, witam. No witam cię, synu, witam cię. Możemy tam do środka? No może. Chciałabym chwilę z tobą porozmawiać? A ty czego mnie nagrywasz? W sensie? Wyjdź stąd! Nie nagrywaj mnie, powiedziałam. Masz tam wyjść, bo ja chcę pogadać z synem. Ale ja panią tu wpuściłem. Ale wyjdź stąd, powiedziałam, natychmiast, bo ja chcę porozmawiać z synem. Do widzenia. Liście dostał, już dwa liście. Wziąłeś im wszystko o mnie. Tak, musimy go uratować. Przecież tą matkę zaraz trzeba go jakoś, nie wiem, obronić. No nie wiem, dobra, ratujmy go jakoś. No, wkraczamy. Ja tam wchodzę. Nie, z tej strony, nie z tej strony, to z tamtej strony, żeby nie było, że ich podglądamy. Wejdź, wejdź, wejdź. Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Wszystko w porządku? Okej. Chodź na chwilę, Adam, pogadamy. Chodź, ja muszę na chwilę, Adama potrzebuję. Nie, ja mieliśmy. Dobrze. Nie, absolutnie, nawet nie ma takiej możliwości. Ale mamo, ja zaprzepraszam. Nie, absolutnie. Nie, czekam teraz, to idę. Pani chwilę, poczekaj, ja muszę z nim obrać. Nie ma rozmowy. Powiedz, o co chodzi. No, powiedz, nie maj teraz. Dobrze widzieliście, nagrałeś w ogóle? Nagrałeś tam? No, nagrałem cały zajście, jak cię trzask. Ale mówiłem, żebyś się tutaj nie ruszaj, ale nie może tak mówić. Ale powiedz nam, o co chodzi. Nie mogę przekroczyć w ogóle tej bramy, co i teraz będziesz szukać. Ale po co szuka wiórki? A ty co tam mówisz, gnoju? Nic, mamo, ja tutaj tylko sobie z kolegami rozmawiam. Co tam mówisz o mnie? Nic o tobie nie mówię, spokojnie. Proszę pani, my tylko rozmawiamy, tak? Nie, nie słyszałam, że ktoś mówił o mnie. Nie, nic, mamo, o tobie nie mówię. Adam, szukaj Violety. Dobrze, szukam jej, dobrze. Już. Dobrze, okej. Adam, gdzie jest Viola? Nie ma jej tutaj, może... No to szukamy jej. Znaczy ja mogę pokazać, gdzie jest Viola. Nie ma jej. No to pokażcie, gdzie Viola jest, bo ja jej szukam. Ale co, o co chodzi? Wszystko ukryte jest tutaj. No tu jest Viola przecież, w tym pokoju. Viola! Dobra, to ja idę na dół, może tutaj idę na dół. Viola! Ciocia! Cześć! Cześć, kochana, co to u ciebie? A, wszystko w porządku. Co czekała? Schowana byłaś. A, bo sobie ja na telefonie siedziałam, muzyki słuchałam, nic nie słyszałam. No dobrze wyglądasz, a fajnie. A, ty to tak samo. No super. A co się w ogóle tu robi? A, ja przyjechałam do Adama. Bo do Adasia. Do Adasia, no bo ktoś wyszedł z domu, już nie wrócił. No ja poszedł wiem, w pizdu. No niegrzeczny jest. Ja mówiłabym, że cioci on pomógł, a on do mnie mówi, nie, już nic nie mówił,
Państwo, ja na dwóch, to ja na dwóch robotach lecę. A on nic nie pomaga. Tutaj przyjeżdża. Zakazał mi w ogóle jakiegokolwiek kontaktu. A dziecko już się z nim widziała? No widział, uciekł przede mną, słuchaj, jak mnie zobaczył. Jak mnie tutaj chłopaki wpuścili. Uciekł, po prostu uciekł przede mną. Ja spaliła mu dziecię? No oczywiście, dwa razy z paskacza musiał dostać, bo po prostu to nie jest syn. To nie jest syn. Dlaczego tylko dwa? Dwa, no. Co ty wielka gadasz? A dlaczego ty to nagrywasz? No osoba się nie umie zachowywać, bo wszystko, jak o to się go pytam, nic nie mówi. No trzeba po prostu więcej przywalić, żeby się chociaż zaczęło zachowywać. No jak nie potrzeba, to jeszcze raz zostanie. Jak się ci podoba dom? Tak piękny, piękny dom, nie? Jest rewelacja, w ogóle oświetlenie, też szkło, to ale powinien trochę lepszy nam zapewnić, nie? Nie, mega piękny, kamerzysta się postarał. Zamknij drzwi. Słuchaj, sprawa nie jest za ciebie. Wpierdalamy ich. Kurwa się szerzy, ja przepraszam, że ja tak mówię, bo ja nie powinienem na kamerach tak przeklinać, ale to jest ohydne wręcz ich postawa, zachowanie. Znaczy, to jest dla nich normalne, żeby bić człowieka tak po twarzy i to jest w rodzinie normalne i Wiolka się z tego cieszy, że komuś się dzieje krzywda. Ja wiem, że ona jest. Znaczy, dla mnie to też jest obrzydliwe, ale posłuchaj, musimy mieć materiał i musimy się dowiedzieć, bo to musimy mieć materiał. Ty też mnie denerwujesz. Dobrze, czekaj. Nie będziemy mieli żadnego materiału. Materiał materiałem, ale musimy się też dowiedzieć, co Adam ukrywa. Bo coś ukrywa. Musimy go przycisnąć, nie? Przyciśniemy go. Coś na pewno ukrywa. Wiolka tak samo ukrywa. Wiolka tak samo i ta baba stara też coś ukrywa. Wiolka ma pewnie w tym jakiś biznes. Ta baba stara czegoś chce, a Adam coś ukrywa. Ja z niego to wycisnę. Przysięgam ci, że pójdę do niego i będę tak długo nad nim stał, dopóki nie dowiem się prawdy. Ja chcę znać prawdę i od razu wywalamy ją z domu. A Wiolka za takie zachowanie, ona nie zasługuje na nic, nie? Ona nie powinna zasługiwać na nic. Za taką postawę wychodzimy stąd. Idziemy do Adama. Co? Czego szukacie? Nie, nic. Jak sobie chodzimy? A chciałam wejść do domu, powiedziała. Chciałam zobaczyć. A co zobaczyć? Tak, to może zostańcie tutaj na chwilę z Drydziarzem. Drydziarz, przypilnuj Wioli i pani na razie, bo tak troszeczkę coś tu mi śmierdzi. Ale co ci śmierdzi? No, nie wiem. Chciałam a na razie zostańcie tutaj, na razie tutaj zostańcie, proszę. No dobrze, okej. Okay. Zostań tu! Karina, tam jest grubo na dole, w sensie ja słyszałem, co Wielka gadała z tą swoją ciocią, w sensie z matką Adama. Oni chcą nas okraść, znaczy ciebie chcą okraść. Jak mnie okraść? No z biżuterii. Ty masz pieniądze. Z biżuterii, ale ja nie trzymam pieniędzy w domu. Ale czujesz, że Wielka jest z nią dogadana? Jak? Co się tak bawi? No nie wiem, no dziwne to jest. No Wielka się z nią dogadała, że chcą cię okraść. Może jakieś pranka robią? No nie! Nagraliśmy spod tego. Ale Wielka właśnie wie, gdzie ja mam biżuterię. Weź ją schowaj. Daj mi wszystko do kieszeni i posłuchaj. No. Posłuchaj, Karina. Normalnie wyjdź z tego pokoju i sprawdzimy po prostu, czy oni próbują nas okraść. Dobra. I jak coś, normalnie tu wejdą do pokoju. Dobra. Ja idę w biżuterię, tak? Dobrze, przyniesiesz mi wszystko? Tak. Na pewno cała? No cała, więcej nie mam. No dobra, mam wszystko. Dobra, słuchaj, sprawa wygląda tak, że oni na pewno chcą nas okraść. A co na to Adam? Adam się boi, musimy się znaczy... No to mówił, żeby jej nie wpuszczać, a... Ale ja myślałem, że ona jest normalna, takie pozory zgrywała. I chodź się dopytamy Adama. Dobrze. No to chodź. Adam, musimy chyba porozmawiać. No, jest grubo. No wiem, że jest grubo, ale muszę wam coś powiedzieć. Co musisz powiedzieć? Bo właśnie przyszliśmy cię zapytać o pewne rzeczy dotyczące twojej matki. No tak mówiłem, że ta matka jest psychiczna, no ale... Nabiła mnie całe dzieciństwo, takiego właśnie w tym momencie, dlatego nie chciałam jej tutaj wpuszczać. No tak, bo jak też się miło. No i dlatego mówiłem, abyśmy jej tutaj nie wpuszczali i musimy zrobić teraz wszystko, bo ona po prostu wyszła z tego domu. Nie no, możemy ją wyrzucić w każdym momencie, tylko coś tu jest oprócz tego, bo oni na coś gadały o biżuterii. O co tak, chodzi? O biżuterii Kariny. Wiolka i ta matka jej gadał, znaczy twoja matka, przepraszam. Jej, już, bo ona się zachowuje jak jej matka. Nie jak twoja, tylko jak jej matka. Co gadała o biżuterii? No, Wiola jej powiedziała, gdzie ja trzymam swoją biżuterię. Po prostu, że możesz nie mieć tej biżuterii już nie było. Nie, my mamy tą biżuterię, no tak, bo już przewidzieliśmy to. No to dobrze, że... A co, chcesz nam coś powiedzieć? No zdarzały się takie sytuacje, że razem z Wiolą mnie skradły czasami. Dlatego są do siebie takie uprzejme.
Ale Viola nigdy nic tutaj nie ukradła. No właśnie, nie było takiej sytuacji. No ale one po prostu razem na siebie tak działają. Że teraz widzisz, Viola na początku mówiła, że nie wpuszczę jej tutaj, a teraz co, wielce uśmiechnięta i w ogóle, że ona tutaj przyszła i wyczaiła po prostu okazję, że może w końcu coś działa. Czyli twoja matka jest złodziejką? No nie chcę tego tak mówić wprost, no. No dobrze, no to trzeba ją wyprosić stąd. No to co, na co czekasz, bo nie rozumiem. Dobrze, ja chcę poobserwować sytuację, chcę zobaczyć, czy rzeczywiście do tego dojdzie. W sensie, chcę obserwować pokój i chcę zobaczyć, czy rzeczywiście no chcą coś, chcą coś ukraść. No co one teraz robią w tym momencie? Dredziarz się pilnuje. Hubert. Dlaczego nas pilnujesz? Ale Hubert, wypuśćcie. Wywalamy ich, tak? Nie, nie, wypuśćcie. Wywalamy ich z domu? Nie. Wypuśćcie. Przygotowany Dorant na to, żeby napsikać im w oczy. Nie, wypuśćcie. Niech wyjdą normalnie. Nie, niech wyjdą nas normalnie. Do salonu. Chodź, muszę pogadać, chodź. Muszę sobie pogadać. One się czają na biżuterię Kariny. Je trzeba... Nie zorientowałem się. Ale słuchaj, je trzeba złapać na gorącym uczynku. A po co? Żeby pokazać w internecie, jakie to są złodziejki. No co ty, Hubert, niech cała Polska zobaczy. Ale już każdy wie. Ale niech to zobaczą. Możecie. Hubert, idźcie. Bo mamy materiał do nagrania. To nic. Poważny materiał. Ja się dziwnie zachowuję. Bon voyage, pusta chatka, możecie się przejść, jak chcecie. Nie, my musimy tutaj porozmawiać z Hubertem. Mamy ważniejszą sprawę niż zajmowanie się wami. Teraz musimy wziąć wszystkich z salonu. Wszystkich z salonu, niech będzie pusta. Ja wiem, ta klamka wypada cały czas. Posłuchaj, musi być pusta chata. Puściutka chata. W sensie nie może być nikogo w salonie, żeby nie było, żeby nikt nie mógł widzieć, że one idą do tego. Słuchaj, do góry. Czy ty naprawdę chcesz pokazać widzom patrz. To, co się dzieje? Tak, chcę pokazać. Chcę pokazać. Jak teraz otworzymy to? Ty naprawdę chcesz pokazać to wszystko widzom? Patrz. Tą patologię? Chodź ci pokażę. Patrz. One nie będą o tym wiedzieć. Tam jest okno takie, przez które będziemy wszystko widzieć. Będziemy widzieć wszystko, że wchodzą do pokoju, czaisz? Ale tam jest jeszcze lepsze okno. Bez kitu, jak nie zamkną drzwi, ale raczej zamkną drzwi, nie wiem czy nie zamkną, ale jak nie zamkną drzwi, to pali. Jest jeszcze lepsza miejscówka. Mamy wgląd na całe mieszkanie. Od razu do pokoju, czaisz? Będziemy widzieć i dół, i górę, a jak będą wchodzić do pokoju, dajemy komuś sygnał i od razu biegniemy w ich stronę. Nie, damy im czas. I tak nie ma biżuterii, cała biżuteria jest zabrana. Nie ma nic wartościowego w domu. Nie wkraczamy od razu? Nie wkraczamy, A co jak rzeczywiście coś ukradnie? No to i tak złapiemy na gorącym uczynku. Nie wiem, ja bym od razu ich wywalił i się z nimi nie pieprzył. A ja chcę pokazać to w internecie. Ja bym się z nimi nie patyczkował. Ja chcę to pokazać w internecie. Bierzemy wszystkich z dołu. Zobacz, Karina, tam coś ogląda chyba, tak? Biedna, nieświadomo, Korinko siedzi. Nie, Karina wie już wszystko. Wie? Powiedziałeś? Nie, powiedziałem jej. No i bardzo dobrze. Zabraliśmy sobie biżuterię. I bardzo dobrze. Ogólnie teraz robimy mega grubą akcję. Trzeba przyłapać taką dzień na gorącym uczynku, pokazać przed całym internetem, jaka Wiołka jest osobą i jak... Czemu ona dalej z nami mieszka? Nie wiem. Jeżeli to będzie prawda i będzie próbowała nas okraść, to znowu rzucałem po prostu. Jakim prawem ona kiedykolwiek może powiedzieć na ciebie, czy na mnie coś złego? Dobra, nie chcę w to wnikać, są ich sprawy. Po prostu przełapujemy ich na gorącym uczynku i tyle, biorę wszystkich z salonu. Mówię, że są potrzebni pilnie i musimy coś załatwić i po prostu na gorącym uczynku łapiemy Wiołkę i tę ciotkę i będzie przesrany. Naprawdę wypieprzamy. A jak coś to zadałam tam w oczy. Nieważne. Karina, Adam, chodźcie. Chodźcie, musicie mi w czymś pomóc. Wielka nie jest potrzebna teraz. Chodź, ty też jesteś potrzebny, chodźcie. Chodźcie. Dobra, sprawa wygląda tak. Ustaliliśmy, że Wiolka wraz z matką Adama próbują nas okraść. To trzeba jej wyrzucić. Na co czekasz? Ja nie wiem, na co ty czekasz. No dobra, mam... Nie wiem, na co on czeka. Bo chcę to nagrać i to wrzucić do internetu. Czemu on ma matkę złodziejkę? Co to ma być? Ty nie jesteś też... No i dlatego nie chciałem jej wpuścić, tak? Tak, to ona chciała... Dzwoniła do ciebie, tak? Dzwoniła, no ale mówiłem, żeby jej tutaj nie wpuszczać po prostu. To ten ją wpuścił. Ale skąd mogłem wiedzieć? Ty, Hubert, też się dałeś nabrać. Gdybyś powiedział, że masz matkę złodziejkę, to byśmy jej nie puścili. Mogłeś od razu powiedzieć, a nie chora psychicznie. Ja mówiłem, że chciałem poznać. Ale to chłopak się wstydził, to nie jest normalne. To jest przykry temat po prostu. Ja już wcześniej chciałem poznać jego mamę właśnie, to mówił, że innym razem. On już to nie... Ale czego chciałeś poznać jego mamę? No i teraz poznałeś się tutaj. No nieważne, dobra, no ale... On już zaraz tam idą. Dobra, zaraz zobaczymy. Poczekajcie, chodźcie tu, chodźcie. Świnia leży w pokoju. Ja nie wiedziałem, żeby ona przychodziła. Jest tam, odbija się tu. Kto się odbija? Odbija się, idę. No nie gadaj. Chodź tu do góry, Jezu. Ty, ten... bez kitu idą, weź, co, cofnijcie się. Bez kitu idą. Jest ciemno, nie widać nas, tu jest ciemno. Jezu, jaka brudna baba. Nie no, mówiłem, trzeba je powstrzymać, trzeba je. Ale tam nic nie ma do... Ale nie sądziłem, że wyjdą. Tak, grzebią po szafkach. Ale one nawet drzwi nie zamknęły. Tak, grzebią po szafkach.
Żeby słyszeć, czy ktoś idzie. Styl mnie robią, zrób coś z tym. Dobra, ja tam idę. Dobra, czekajcie. Czekajcie chwilę. Wybierają, co jest najdroższe z tego, nie widzisz? Mają biżuterię, mają jakąś biżuterię. To nie jest biżuteria. Co to jest? Pochowałeś wszystko droższe takie? Dobra, jak wezmą, to wezmą. Mało jest ubrań w twoim pokoju. Ale jak wiolka, co to w ogóle jest? Jak wiolka też? No, ja muszę mieć to nagrane. Ty pa. Drzwi zamknęły. No, już tam, zaraz, daj mi, chodźcie wszyscy do salonu. Staniemy w salonie, słyszycie? Staniemy w salonie i poczekamy, aż same otworzą drzwi. To będzie dobre, no? Na gorącym uczynku. Ale one naprawdę się nie spodziewają tego, że możemy ich przyłapać. Ja myślałem, że naprawdę. Bo chodźmy się skitwajmy tutaj w drzwiach, wyjdziemy i się razem z nimi. Tu jest peski, to otwarte jest. No, dobra. Ale skitrać się trzeba. I poczekajmy na nie, normalnie. Poczekajmy teraz. 5 minut, znaczy nie wiem, że one tam będą. Ja bym poczekał. Ja bym poczekał, śmiesznie będzie. Nie wiem, jak wiele uważam, że trzeba sprawdzić już to. No trzeba, to jest czas najwyższy. No. Ty, to nie mówiło. Mówiłaś, że oni tego wszystkiego mają tutaj. Paski ma. To jest czego pacek. Co? Co się dzieje? Proszę. A nic, oglądaliśmy sobie, a o co wam chodzi? Wiolka, co ty robisz tu? Nic, oglądaliśmy sobie rzeczy. Tak, oglądaliście sobie rzeczy? Ja patrzyłam kamerzysty, paski oglądałam sobie. Paski. Tak, bo paski są dużo paski kupują. Pani ogląda, jak my wszyscy, a my głusi jesteśmy, tak? Nic nie wiemy. Nic nie wzięliśmy wam. Z czego ty się cieszysz? Nic nie wzięliśmy. Z czego? Ja nie rozumiem, co ci chodzi. W tym momencie wyrzucam cię z kanału, nie? Zostajesz wyrzucona. Zostajesz wyrzucona, Adam nam wszystko powiedział, że pani jest złodziejką. Ja? Złodziejką? Dlatego nie chciał poznać. Dawajcie kasę, bo ja przyjechałam tutaj, ja nie mam pieniędzy na powrót. Aha, a co my sobie to obchodzi? Za takie zachowanie to na piechotę pani. A co my to obchodzi? Bogaty jestem. Co tam masz? Nic nie ma. Jak, jeszcze raz, pokaż. Nie ma nic. Co włożyłaś pod spód? Nic nie ma! No, coś się nic leści, nie no. ma! No nic nie ma! No zdejmij to kurkę, pokaż, że nie masz nic! No nie mam, no Karina, bo ja dotykać. Do syna chcę! Nie będę cię dotykać! Zdejmij tą kurtkę! Do syna, pieniądze na powrót musi. Syna dać. Pani nie zobaczy! Musi no mi dać ma. Na powrót, on jest bogaty! Ja bym sobie coś zrobił, jakbym no, obróć się. Matkę miał, no. Jak Adam! No! Nie wzięłam! Weź się, przyjdź do kogoś do domu pierwszy raz i takie rzeczy robić, a ty z nami wyrzucamy, dobra Adam, wyrzuć swoją matkę, wychodzicie stąd, wypieprzasz z kanału. Wyjdź stąd! Dobra, wy wychodzicie w tym momencie z domu albo policja tu przyjeżdża. Chcecie? Dzwoń po policję i ja się nie będę szarpał. Dobrze, mamy nagrane. Dzwonić? Dzwonić? Dzwoncie. No zadzwonię, mamy wszystko nagrane. I jak żeście tam grzebały, jak takie nornice tam grzebałyście i wygrzebywały co najdroższe i pakowały. Tak, nie, wcale. Nie wiem, powiem wam, że ten dzień był za ciężki. Szkoda mi Wioli, bo nie ma jej na kanale, a była częścią tego kanału. Tam nie jest szkoda, ale ona jest nikim. Ale była częścią tego kanału, mimo wszystko. Mimo wszystko. Nie rozumiem, dlaczego tak się zachowała. To jest jej wina, tylko i wyłącznie. Patrzcie, kto idzie. Żałosne to jest. Ja nawet tam nie podchodzę, ja sobie tu siedzę, ja nawet tam nie co nam pana? Ja widzę, że ona wróci. Myślałem, że nie ma. Ona musi wrócić. Musi zrobić ze mną numerek, muzyczny. Co? Jest numerek? Nie! Czego chcesz? Dobra, czekajcie. Wie, że tak się nigdy nie zdarzyło, ona mnie zmanipulowała. Ona ma problemy. Głupie tłumaczenie. Dobra, weźcie, dajcie nam porozmawiać. Dziejka pieprzona. Dajcie nam porozmawiać. Pieprzy głupoty, nie słuchaj jej. Słuchaj, ona ma problemy finansowe. Ja i ona mnie zmanipulowała, powiedziała, że po prostu jak tego nie zrobię, to powie coś mamie, coś zrobiłam. To wszystko. Wiesz, że nikt się tu nie chce, nie? Ale proszę cię, no Hubert też jakieś rzeczy zrobił, mu jakoś wybaczałeś. Wiesz, że nigdy się taka sytuacja nie zdarzyła. Jestem tutaj od początku. Kalina cię nie chce, nikt się nie chce, zobacz, nikt ja się nie chce. Tylko on cię chce. Wybacz mi, jestem tu z tobą od początku, przepraszam. Nie ma wybacz, wypieczyłko najgorsza, brudna. Siedetam w złocie. W naszym domu. No dobra, zabijcie te drzwi. Wiesz, że nigdy nic złego nie zrobiłam. Bo Adam ci powie, jaka ona jest, ona strasznie u mnie kręci. Dobra, zawołaj Adama. Nie dyskutuj z tymi złodziejkami, tylko na policję dzwoń.
Dzwonię na policję. Dobra, ja i tak zadzwonię Wiolka. Wiolka byś miała problemy. Gnój jesteś dla mnie śmierdzący. Nic nie, nie będziemy mieć tłumaczenia. Dobra. Adam, weź tą swoją matkę, zawsze się obejrzyj. Weź ją. Nie uciekaj. On się jej boi. Obiecuję ci, ja tu wrócę jeszcze. Ja podróż nawet nie dałem. Syn? Ja tu wrócę, ale pamiętam. Z podwójną siłą. A pani jest matką czy złodziejką? Proszę stąd wyjść. Nie, ja nie wyjdę, ale proszę mi nie wyganiać. Ja się teraz wyjdę. Daj ten telefon! Dobra. Ja, my same wyjdziemy. Same sobie wyjdziemy, bardzo tak. Krocie! Dzwoń po policję. Zabrała mi telefon? Zabrała mi telefon. Dobra, dzwoń, po prostu dzwoń. Jeszcze zakradziesz telefon. Tutaj mam już nagrane. Jeżeli nie oddasz telefonu, to mam to nagrane. Zakradziesz telefon jeszcze. Nie ma telefonu. Jak wyjdziemy, nie będziesz jej ruszał. Jest powyżej 500 zł, Wiolka. Powyżej 500 zł, to jest kradzież. To jest przestępstwo. Nie dała? Co, tak? Rzuć mi ten telefon. Tu? Jeszcze tworzy drzwi? Daj mi ten telefon. Proszę bardzo. Masz! I się daj śmiej. Masz! O, żeś wyrzuciła! To kosztuje, wieśniaro! Przesada jest właśnie. Nie przyznaję. Dobrze, że koledzy. I co? Wiele już nie wruszamy. Zawsze byłem przeciwko tym wszystkim postępowaniom. Gdzie są klucze? Zabrała klucze. Zabrała klucze, Biora. Masz klucze? Aha. Nie zabrała. Chyba cię uderzyła, prawda? Ciebie też uderzyła? Nie, właśnie mnie telefonem tak szarpała za drugą babcię. Matkę to masz? I co? No, przepraszam cię, Tania. Nie możesz się dozwolić? Dobrze, dziękuję. Będą za jak najszybciej mogą. Mariuszku, pokaż, nic się nie stało? No, nic nie jest. W ogóle. Ona ma szorta, że ona jest kobietą. Powiedz, jaka ona jest. Ona, jak zawsze, no, ona mnie szantażuje. Od początku ona... mówiłem, jaka ona jest. No dobrze, no to czemu jej nie powiedzieć? Ja chciałam, żeby się jej nie wpuszczał, bo ja wiedziałam, jak to będzie. Co ona mi powie i że ja zrobię to, ale co ona chce. Jak ona cię przekonała znowu, żebyś ty no zrobiła? No wszystko też dla rodziny. No i wiesz, czym ona mogła mi przekonać to, co ona ma? Że ona wszystko powie mamie. Ja no, nie miałam wyboru. No, z jednej strony cię rozumiem. No mogła cię szantażować. Ona zawsze taka była, że potrafiła się cię szantażować. I dlatego to wychodziło takie akcje. No nie wiem. Właśnie. Nie wiem, no po prostu... Wiesz, że nigdy bym cię tego nie okradła. Wiesz, że ja tego nie chciałam. Ona potrafi bardzo manipulować i... Nigdy w życiu... Nie wiem, może dlatego teraz tak zareagowała. Wiesz, że nigdy w życiu... Czy kiedykolwiek miałeś taką złą sytuację? No nie, no właśnie nie miałem. Pierwszy raz. No właśnie. Daj mi drugą szansę, to już się to nie powtórzę, obiecuję. Proszę, come. Jak ona nie będzie tu przyjeżdżać, to na pewno... Dobra, zrobimy głosowanie. W tym momencie robimy głosowanie, Adam, chodź. No, oni nie będą chcieli. Wiesz, dokładnie... Robimy głosowanie. Dokładnie wiesz, jak Dredziarz robił i jakoś on zagłosuje, że nie. A sam Dredziarz się ukradł z pieniędzy. Robimy głosowanie, kto chce wyrzucić Wiolkę z kanału Ręka do Góry. Nie liczą się dwie ręce. Czyli co? Ale trzech do trzech jest, no to. 3-3. A ty? Ja jestem, nie podniosłem ręki. Czemu? Bo pierwszy raz jest taka sytuacja. O, to co innego co? Podniósł już. Ale ty nie wiesz, kim ona jest człowiekiem? Kim na ona paleniec jest? Jeden. Pierwszy raz taka sytuacja była, Dredziarz. Ale czekaj, spokojnie. Jeszcze jest szansa, że możecie ją wyrzucić, bo jest 3-3. Wyrzucuj. Musimy za. Co ty nie podnosisz ręki? Co? Dobra, zagrajmy papier, kamień, nożyce. Ze mną grasz papier, kamień, nożyce, z czym wyrzucamy z kanału. Wiem, że nie powinienem w taki sposób decydować, ale nie ma tutaj innej możliwości. Co dasz? Nie powiem ci, co dam. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. No! Nie. Dobra. Pakuj rzeczy i wąt. Nieprawda, nie. Złodziejko. Nie słuchaj. Dobra, Wiola, możesz wrócić na kanał, przegrał. Ale tylko i wyłącznie papier. Nie myśl, że chciałem cię tutaj z powrotem, bo nie chciałem cię tutaj z powrotem. Papier, kamień, nożyce zadecydował, że tu jesteś. Dziękuję, ale ja nie masz więcej szczęścia, jak rozumiem. Nie podniósł też ręki, żeby. Działa. Przepraszam, to się sytuacja już nie powtórzy. Karinka, ty jesteś. Nie podchodź do mnie. Idź. Przepraszam.